Od razu chcę zaznaczyć, dla każdego z Was, kto słyszał kiedykolwiek pojęcie wewnętrznego dziecka, albo matczynej rany, albo uzdrawiania przeszłości, to nagranie, które za chwilę zobaczycie, jest niezbędne. Będzie ogrom ważnych informacji, będzie ogrom informacji o tym, w jaki sposób powstają nasze trudne doświadczenia, nasze traumy, w jaki sposób powstały pewne zaniedbania w naszym dzieciństwie i jak one przełożyły się na nasze życie. Będę mówiła również o tym, dlaczego tak ważne i tak kluczowe jest to, by nawiązać kontakt z tą wyjątkową, niezwykłą cząstką w nas, która nazywa się wewnętrznym dzieckiem. A więc, kochani, zapraszam Was do obejrzenia tego nagrania, które za chwilę się pojawi, i zostańcie ze mną do końca. Dzisiejszy temat dotyczy naszych bliskich osób, ale może też i dotyczy Ciebie. Może Ty też znajdziesz swoje pewne nieświadome zachowania, które idąc w kierunku podświadomości, mają tej podświadomości i umysłowi dać poczucie takiego utwierdzenia się w przekonaniu, że rzeczywiście jesteśmy niekochani, że rzeczywiście nie zasługujemy na miłość, że ta osoba, z którą jesteśmy, że ona nas nie kocha. Albo z drugiej strony, jeżeli to dotyczy kogoś z Twoich bliskich, to te osoby reagują, zachowują się w taki sposób, by utwierdzić się w tym przekonaniu. I ten mechanizm nieświadomy, on dotyczy nie tylko dorosłych osób, on dotyczy także dzieci. Żebyście wiedzieli, kogo dokładnie, to chcę Wam przeczytać pewien fragment, ponieważ to ważne, by wiedzieć, w którym momencie naszego życia powstaje pewna dziura emocjonalna, na której zbudowana jest cała reszta życia, dopóki sobie tego nie uświadomimy i nie zaczniemy tej dziury emocjonalnej wypełniać. I może spojrzysz na to w ten sposób, że to nie dotyczy Ciebie, bo w sumie nie było tak źle w Twoim życiu, że nie pamiętasz tych pierwszych lat życia, ale ogólnie nie było tak super tragicznie, bo ktoś Cię nie bił, nie molestował seksualnie, wykorzystywał seksualnie. Może po prostu nie było do końca wiele miłości w domu, ale było co jeść, było czysto, było posprzątane, było ciepło. Więc ja chcę Ci dzisiaj tym fragmentem pokazać skalę, jak wiele osób z nas umniejsza sobie, przez co blokuje możliwość uwolnienia się od przeszłości i tego, co się wydarzyło w przeszłości. Bo kluczem, byśmy pewne rzeczy z siebie uwolnili, jest najpierw uświadomienie sobie skali krzywd, potęgi tego, co się wydarzyło i jak to wpłynęło na nasze życie, żebyśmy mogli się uwolnić od tego i zdecydować, ok, widzę, to jest to, co wpłynęło, że jestem dzisiaj tym, kim jestem, że pewne zachowania w moim życiu są właśnie zbudowane na tym fundamencie, że ja reaguję tak, zachowuję się tak, myślę tak o sobie, dlatego że kiedy byłam dzieckiem, pewnych rzeczy zabrakło. I taki był tego efekt. Całe poczucie tego, że jesteśmy kochani, że zasługujemy na miłość, zaczyna się od momentu poczęcia do 7 roku życia. Buduje się to, buduje się fundament całego naszego życia, wszystkiego. Jeżeli w tym okresie nasi rodzice zawalili tę sprawę, to w naszej podświadomości powstał fundament i finał. Natomiast od 7 roku życia zaczyna się świadomość i mocne budowanie świadomości. To wtedy także dziecko decyduje i postanawia, że pewnych rzeczy nie będzie robić, zaczyna widzieć, jacy są naprawdę rodzice, zaczyna oceniać świat, oceniać środowisko, poddawać wątpliwości i wtedy też zaczyna zaprzeczać pewnym rzeczom. Natomiast to nie ma już wpływu na jego życie, w sensie takim, że bazą wyjściową jest to, co powstało od momentu poczęcia po 7 rok życia. To jest fundament i na tym, i to ukierunkowuje nas. Więc dlatego tak bardzo ważne jest, żebyście poczuli to, czym chcę się dzisiaj z Wami podzielić, właśnie dzięki temu fragmentowi, niesamowitemu fragmentowi książki, bardzo poruszającemu, ale jakże mocno żywo oddającemu to, co każdego z nas dotyczy. Słuchajcie, absolutnie każdego. Jak będę się mylić,
to mi wybaczcie, bo nie czytałam tego super wiele razy. W klinikach położniczych świata zachodniego nie ma możliwości znalezienia pociechy u wilczycy. Noworodka, którego skóra tętni, którego skóra tęskni za pierwotnym dotknięciem miękkiego, emanującego ciepłem żywego ciała, zawija się w suchy, martwy materiał. Kładzie się go do łóżeczka, choć krzyczy ile sił. Tam jest skazany na męczącą pustkę, w której nie ma żadnego ruchu. Po raz pierwszy w jego całym cielesnym doświadczeniu, podczas milionów lat jego ewolucji i błogiej wieczności w macicy. Jedyne dźwięki, jakie może słyszeć, to krzyki innych ofiar, które cierpią tę samą, niewypowiedzianą mękę. Te dźwięki nic mu nie mówią. Dziecko krzyczy i krzyczy rozpaczliwie. Jego nieprzyzwyczajone do powietrza płuca są przeciążone. Nikt nie przychodzi, a ponieważ zgodnie ze swoją naturą wierzy w prawidłowe zasady życia, robi jedynie to, co potrafi. Krzyczy nadal. W końcu wyczerpany zasypia. Mija cała wieczność. Budzi się, pełne nieprzytomnego strachu przed ciszą, bez ruchem. Krzyczy, od stóp do głów pełne jest palącej tęsknoty i niecierpliwości. Z trudem łapie powietrze i krzyczy, aż pulsuje mu głowa pełna zgiełku. Krzyczy aż do bólu piersi, aż jego krtań staje się raną. Nie może już dłużej znieść bólu. Jego szlochanie staje się słabsze i cichnie. Nadsłuchuje. Otwiera, zaciska piąstki. Przekręca głowę. Nic nie pomaga. To jest nie do zniesienia. Znowu zaczyna krzyczeć. Ale dla jego nadwyrężonej krtani to zbyt wiele. Wkrótce znowu przestaje. Usztywnia swoje zmaltretowane, stęsknione ciało i odczuwa zapowiedź ulgi. Macha rączkami i uderza stopami. Przestaje. Cierpi nadal, ale nie ma siły myśleć ani żywić nadziei. Nadsłuchuje. Potem znowu zasypia. Nagle zostaje podniesione. Pojawia się znowu oczekiwanie tego, co mu się należy. Mokra pielucha zostaje usunięta. Odprężenie. Żywe ręce dotykają jego skóry. Jego stopy są podnoszone i nowy, suchy jak pieprz kawałek materiału owija jego biodra. I znowu jest tak, jakby nie istniały ręce ani mokra pielucha. Nie ma żadnego świadomego wspomnienia, żadnego śladu nadziei. Dziecko znajduje się w nieznośnej pustce, bezczasowej, pozbawionej ruchu, spokojnej, pełnej niezaspokojonego pragnienia. Jego kontinuum uruchamia swoje środki wyjątkowe, ale pomagają one jedynie przetrwać pustkę między prawidłowymi przecież zabiegami lub przynieść ulgę dzięki osobie, która może być, która może ją wypełni. Dla tego ekstremalnego przypadku kontinuum nie ma żadnego rozwiązania. Sytuacja jest poza jego wszelkim doświadczeniem. Tylko po kilku godzinach oddychania dziecko osiągnęło taki stopień wyobcowania ze swojej natury, że jest poza ratującymi siłami potężnego kontinuum. Czas jego pobytu w ciele matki był prawdopodobnie ostatnim okresem nieprzerwanego zadowolenia, który zgodnie z wrodzonymi mu oczekiwaniami powinien trwać całe życie. Jego istota opiera się na założeniu, że matka zachowuje się odpowiednio do sytuacji i że motywacje i odpowiadające im działania będą się wzajemnie uzupełniały w sposób naturalny. Ktoś przychodzi i fachowo podnosi je do góry. Dziecko ożywia się. Jak na jego gust jest wprawdzie niesione zbyt delikatnie, ale przynajmniej coś się dzieje. Teraz czuje się na właściwym miejscu. Strach, którego doznało, zniknął. Wypoczywa w obejmujących ramionach i jakkolwiek jego skóra nie odbiera poprzez materiał wrażenia ulgi,
żadnego przesłania od ciała żyjącego tuż przy jego ciele, to ręce i usta mówią, że wszystko jest w porządku. Wyraźna radość życia, która w stanie kontinuum jest normalna, jest teraz prawie pełna. Jest smak i struktura piersi. Ciepłe mleko płynie do jego pożądliwych ust. Bije serce, które powinno być dla niego nicią, potwierdzeniem związku z ciałem matki. Jego słaby wzrok rejestruje ruch. Także ton głosu jest prawidłowy. Jedynie materiał i zapach, jego mama używa wody kolońskiej, są pewnym dysonansem. Ssie, a gdy czuje się syte i zadowolone, zasypia. Budząc się, odnajduje w piekle. Żadnego wspomnienia, żadnej nadziei, żadna myśl nie może przywołać w tej pustce pocieszającego wspomnienia wizyty u matki. Mijają godziny, dnie i noce. Dziecko krzyczy i zmęczone zasypia. Budzi się i moczy pieluszki. Teraz nie wiąże się z tym żadne uczucie błogości. Jego organy wewnętrzne nie przekazują mu radości od prężenia, która zagłusza ciągle narastający ból, gdy ciepła, zawierająca kwas uryna podrażnia jego otarte do krwi ciało. Krzyczy. Jego zmęczone płuca muszą krzyczeć, żeby zagłuszyć ostre pieczenie. Krzyczy, aż ból i krzyk zmęczą je, zanim znowu zaśnie. W tej klinice, która wcale nie jest wyjątkiem, pracowite pielęgniarki zmieniają pieluchy według planu. Suche, wilgotne, czy też zupełnie mokre. Posyłają dzieci do domu całkiem obolałe, gdzie ktoś, kto ma czas na takie sprawy, musi je prawidłowo pielęgnować. Kiedy już znajdzie się w domu swojej matki, nie można go jeszcze nazwać jego domem. W pełni już poznał istotę życia. Na przedświadomej płaszczyźnie, która określi wszystkie jego późniejsze wrażenia i która przyjmuje ich piętno, poznaje życie jako niewypowiedziane osamotnienie, bez reakcji na wysyłane przez siebie sygnały pełne bólu. Ale jeszcze nie zrezygnowało. Dopóki jest w nim życie, dopóty siły jego kontinuum stale próbują osiągnąć stan równowagi. Dom w istocie nie różni się od kliniki położniczej, także pod względem bolesnych odczuć dziecka. Godziny, podczas których czuwa, pełne są tęsknoty, pragnienia i nieustannego oczekiwania na to, że prawidłowość w sensie kontinuum może zostać pozbawioną dźwięków pustkę. Przez kilka minut w ciągu dnia jego pragnienie spełnia się i ogromna, odczuwana na skórze jak swędzenie, potrzeba dotyku, bycia trzymanym i noszonym, zostaje zaspokojona. Jego matka jest tą, która po wielu rozważaniach zdecydowała się dopuścić je do swojej piersi. Kocha je z nieznaną dotąd czułością. Na początku jest jej ciężko kłaść je po karmieniu do łóżeczka, szczególnie wtedy, gdy tak rozpaczliwie płacze. Ale jest przekonana, że musi tak postępować, ponieważ matka powiedziała jej, a przecież musi to wiedzieć, że jeżeli mu ustąpi, to później źle wychowane będzie sprawiało kłopoty. Chce robić wszystko prawidłowo. Przez chwilę czuje, że to małe życie, które trzyma w ramionach, jest ważniejsze niż wszystko na ziemi. Wzdycha i kładzie je delikatnie do łóżeczka, zharmonizowanego z całością pokoju, przystrojonego w żółte kaczuszki. Włożyła wiele pracy w wyposażenie go w miękkie zasłony, dywan w kształcie ogromnej pandy, biały stół toaletowy, wannę do kąpieli i komodę na wyprawkę. Do tego należy puder, olejek, mydło, środek do mycia włosów i szczotka. Wszystko ozdobione w typowo dziecięce kolory. Na ścianie wiszą obrazki przedstawiające ubrane jak ludzie zwierzątka. Komoda pełna jest małych podkoszulków, śpioszków, bucików, czapeczek, rękawiczek i pieluszek. W odpowiednim rogu znajduje się zestaw zabawek i waza z ciętymi kwiatami, ponieważ mama kocha też kwiaty. Wygładza dziecku koszulkę i przygrywa je wyhaftowaną powłoczką i kołderką, która ma jego inicjały. Ogląda je z zadowoleniem. Nie zaniedbano niczego.
żeby doskonale urządzić pokój dziecięcy. Choć ona i jej młody mąż jeszcze nie mogą sprawić sobie tych wszystkich mebli, które planują do innych pokoi w domu. Pochyla się nad niemowlęciem i całuje je w aksamitny policzek. Potem idzie do drzwi, podczas gdy pierwszy bolesny krzyk wstrząsa jego ciałem. Powoli zamyka drzwi. Wypowiedziała mu wojnę. Jej wola musi mieć przewagę nad jego wolą. Poprzez drzwi słyszy dźwięki, jakby kogoś maltretowanego. Jej kontinuum rozpoznaje je jako takie. Natura nie daje żadnego wyraźnego znaku, że ktoś jest maltretowany, jeżeli nie jest tak rzeczywiście. Słyszy, że jest to coś poważnego. Waha się. Jej serce wyrywa się do dziecka, ale opiera się pokusie i odchodzi. Właśnie jest świeżo przed... Dlatego jest pewna, że w rzeczywistości niczego mu nie brakuje i pozwala mu płakać aż do wyczerpania. Dziecko budzi się i krzyczy nadal. Jego matka spogląda na drzwi, żeby się przekonać, że leży prawidłowo, cicho, aby nie obudzić w nim niepotrzebnej nadziei na jej obecność. Ponownie zamyka drzwi, biegnie pospiesznie do kuchni, do swojej pracy i zostawia drzwi otwarte, aby mogła usłyszeć dziecko, gdyby mu się coś stało. Krzyki niemowlęcia przechodzą w drżące kwilenie, ponieważ nikt nie odpowiada. Siła napędowa wysyłanych sygnałów gubi się w chaosie martwej pustki, w której przecież już od dawna powinna pojawić się ulga. Rozgląda się. Po drugiej stronie prętów jego łóżeczka jest ściana. Światło stłumione. Nie może się obrócić. Widzi tylko nieruchome pręty, kraty i ścianę. Z daleka dochodzą bezsensowne dźwięki. W jego pobliżu jest cisza. Patrzy na ścianę, aż zamykają mu się oczy. Kiedy później otwiera je znowu, pręty i ściany są dokładnie takie same jak poprzednio. Ale światło jest jeszcze bardziej stłumione. Zależało mi na tym, żeby przeczytać dla Was ten fragment, ponieważ to, co jest opisane w tej książce, jest cząstką życia każdego z nas. Każdy z nas urodził się prawdopodobnie w szpitalu, ale każdy z nas doświadczył pewnego rodzaju wychowania według tak zwanego systemu czarnej pedagogiki. Wychowania, gdzie dziecko miało być tak zwanym zimnym chowem chowane, żeby przypadkiem rodzicom nie weszło na głowę. I jakkolwiek chciano dobrze, wychowując nas na kogoś, kto ma sobie poradzić w życiu, tak im mniej miłości jako dziecko dostałeś, czy ktokolwiek z Twoich bliskich dostał właśnie w tym okresie niemowlęcym, tym bardziej opadło to i zakorzeniło się w życiu każdego człowieka, wpływając na wszystko inne. Jest tak, że na samym początku dziecko w ogóle nie jest w stanie rozpoznać różnicy między ciałem mamy a swoim ciałem. Co więcej, w jego mózgu zaczynają się tworzyć tak zwane neurony lustrzane. Jakże zabawne są to neurony, gdyż to, co one powodują, to powodują, że dziecko się przegląda w oczach swoich rodziców. I jakiekolwiek przejawy, grymasy, krzyk, złość, czy nawet bicie ze strony mamy albo taty, jest odbierane przez dziecko jako poczucie, że zrobiło coś źle, że jest niewłaściwe i że mama jest na nie zdenerwowana, że tata jest na nie zdenerwowany, że mama i tata go nie kochają. I z roku na rok coraz bardziej i bardziej przekonuje się o tym, ponieważ zachowanie mamy i taty cały czas go utwierdza w tym. Więc zaczyna się starać i starać i starać coraz bardziej, żeby na tą miłość zasłużyć. Ale mu to nie wychodzi. I co się dzieje następnie? W pewnym momencie, właśnie do 7 roku życia, ma już wykształtowane w sobie przekonanie, że jest złe.
że z nim jest coś nie tak, że jest jakieś wybrakowane. Bo gdyby było inne, to mama by je kochała. Gdyby było inne, to mama by na nie nie krzyczała. Gdyby było właściwe, to tata by je kochał. Gdyby było w porządku, to nie dostawałoby lania. Nie byłoby bite, maltretowane. Ogrom tego wszystkiego. I to przekonanie się w nim utwierdza. I po 7 roku życia jego umysł, który ma już to osadzone, zaczyna uruchamiać ten automatyczny mechanizm. Mechanizm, który ma na celu potwierdzić, że to, co zostało przyjęte jako przekonanie, mama mnie nie kocha, tata mnie nie kocha, jest prawdą. I umysł każdego z nas działa w ten sposób. Czyli wszystko to, w co wierzysz, jest święte dla umysłu i będzie robił wszystko, czytaj to, z poziomu podświadomości, by w tym przekonaniu się utwierdzić. I nie wtedy, kiedy będziesz mieć 20 albo 30 lat, ale będzie się to działo wtedy, kiedy masz 7, 8 lat, 13, 15, 18. Pewne zachowanie w zależności od twojego stanu emocjonalnego, rozwoju i tego, w którym miejscu jesteś, jeżeli chodzi o swój okres dojrzewania, będą generowały kolejne i kolejne i kolejne zachowania, które mają na celu utwierdzenie dziecka bądź nawet dorosłej osoby właśnie w tym przeświadczeniu, że nie zasługuje na miłość. I w pewnym momencie dziecko bądź jakakolwiek osoba tobie bliska, a może nawet ty, będziesz robić wszystko, by to potwierdzić. I będzie dochodziło do awantur, będzie dochodziło do niefajnych słów i dziecko będzie mogło ci powiedzieć jako rodzicowi, że jesteś głupi, że tak naprawdę to w ogóle nie jesteś dobrym rodzicem, że w ogóle nie powinieneś być rodzicem. Lub będzie robić różne rzeczy, ale nie w sposób taki, że będzie robić to świadomie i specjalnie i że będzie to planować, tylko w sposób nieświadomy. Bo kiedy ty zareagujesz w taki sposób, jaki ono oczekuje, a ono oczekuje podświadomie, że się zdenerwujesz, że nakrzyczysz, że wezwiesz, że powiesz kilka słów za dużo, to ono usiądzie i taką cegiełkę dołoży do siebie. Mama mnie nie kocha. Tata mnie nie kocha. Bo gdyby mnie kochali, to nie zareagowaliby w ten sposób. Teraz to samo dzieje się z dorosłymi ludźmi. Jakże często w relacjach jest tak, że kiedy dwoje ludzi, którzy mają ze sobą dosyć trudną przeszłość, dosyć trudne dzieciństwo, wchodzi w relacje, to tak naprawdę oni mają tylko dorosłe ciała, a w ich dorosłych ciałach są wciąż dzieci, te wewnętrzne dzieci. I zaczyna się to odpalać. I teraz w tym fragmencie, który dla Was przeczytałam, tam to wszystko było pięknie urządzone. Mama urządziła piękny pokój. Mama całowała tego małego dziedziusia. Ale pomyślcie, że jeżeli w tak pięknym otoczeniu i tak pięknym środowisku to dziecko mimo wszystko dramatycznie przeżywało brak bliskości mamy i dla tego dziecka nie miało znaczenia kaczuszki, ani kwiatuszki, ani misie. A jedyne, co było dla niego ważne, to by poczuć bliskość mamy, to jeżeli w takim środowisku dziecko doświadcza traumy, to pomyślcie, czego doświadcza dziecko, kiedy ta mama w ogóle nie przytula. Czego doświadcza to dziecko, kiedy jest przemoc, kiedy jest krzyk, kiedy dochodzi do awantur alkoholowych, kiedy tak naprawdę wszyscy mają je gdzieś. Co tam się wtedy dzieje? Jaki poziom traumy wtedy tam jest, który kreuje się dzień po dniu, dzień po dniu, dzień po dniu, bez końca, cały czas. To, co się tworzy, to, co się właśnie pojawia na przestrzeni podświadomej, jest ogrom zestawów przekonań,
które są poukładane, można by powiedzieć, jak w katalogu, jak archiwum. I na tej bazie dziecko, kiedy dorośnie, rusza w świat. Rusza w świat z przekonaniem, które w sobie ma. Ponieważ nie jest już małym dzieckiem, tylko jest dorosłym człowiekiem. Jest na przykład dorosłą kobietą albo dorosłym mężczyzną. Wchodzi w relację z drugą osobą, ale w jaką relację może wejść? Jakbyśmy spojrzeli sobie na to z takiego poziomu człowieczeństwa, to byśmy zobaczyli, że ta osoba z drugą osobą wchodzi w relację, w którą jest w stanie się wejść, w którą jest w stanie wejść, czyli z osobą, która jest bardzo podobna. Ale gdybyśmy spojrzeli na to szerzej, z perspektywy trochę wyższej, to zobaczylibyśmy, że tak naprawdę dwie osoby wchodzą ze sobą w relacje, odgrywając pewne role nieświadome w tych relacjach, wywalając sobie nawzajem wszystkie krzywdy. I dwie osoby, które miały tak trudne dzieciństwo, robią tylko jedno. Jedna drugiej chce udowodnić na zmianę, że nie zasługuje na miłość. I teraz, jeżeli jesteś rodzicem i są momenty, kiedy myślisz sobie, że twoje dziecko chyba specjalnie chce doprowadzić cię do szału, że specjalnie prowokuje pewne twoje zachowania i wie, który guziczek nacisnąć i wie, gdzie wbić szpileczkę, żeby ci dowalić, to ten dzisiejszy live chciałabym, żebyś sobie o nim przypomniał. I nie chodzi o to, żebyśmy umarli przygnieceni poczuciem winy na myśl tego fragmentu, który przeczytałam, dlatego że nie mając świadomości, nie mając wiedzy, nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy zrobić inaczej. Nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy zmienić, póki tej świadomości nie ma. Natomiast to, co jest ważne dziś, ty już tą świadomość masz, a może już miałeś ją wcześniej, czy miałaś ją wcześniej, więc ważne jest wykorzystać to teraz. I moment, w którym nasze dziecko zaczyna w ten sposób do nas reagować, kluczowe jest, byś właśnie w tym momencie zrobiła stop. I zatrzymał się, zatrzymała. I przypomniała sobie ten live, i przypomniał sobie ten live. I zrozumiała, i zrozumiał, że tak naprawdę w zachowaniu dziecka, kiedy ono się tak zachowuje ekstremalnie, chodzi tylko o jedno. Jego podświadomość chce potwierdzić, że ono nie zasługuje na miłość. A ty możesz temu zaprzeczyć. I zaprzeczenie jest bardzo proste, kochani. Cześć Dominiko, zaraz się odniosę do twojego, do tego, co piszesz. Zaprzeczenie jest bardzo proste. Tak jak powiedziałam, reakcja, akcja, reakcja. Czyli kiedy wchodzimy w akcję, oczekujemy konkretnej reakcji z otoczenia. Dziecko, które w ten sposób się zachowuje, oczekuje pewnej reakcji z twojej strony. Reakcji, która nie jest pierwszy raz, która się zdarzała wiele, wiele razy, więc wie, czego się może spodziewać. Wie, że w pewnym momencie wybuchniesz. Wie, że w pewnym momencie nakrzyczysz, powiesz koniec, masz karę, zabieram ci to, zabieram ci tamto, wyjdź do swojego pokoju, nie zjesz śniadania, nie zjesz kolacji, nie pojedziesz gdzieś tam, cokolwiek, tak? To jest reakcja, do której jest przyzwyczajone dziecko, kiedy zachowuje się w sposób, w który wie, że na ciebie wpłynie, który wie, że ciebie striggeruje. Więc żeby to zatrzymać, to potrzebujesz powiedzieć stop i przyjrzeć się, mając świadomość, że ono robi to nieświadomie. I to absolutnie, słuchajcie, zmienia wszystko. Kiedy się zatrzymasz i spojrzysz na dziecko, kiedy ono jest takim właśnie amoku tym i powiesz, wiesz co, kocham cię. Przykro mi jest, że się tak czujesz. I nic więcej. To tak jakbyście po prostu przecięli. Taki łańcuch, który się ciągnie. Absolutnie przecięli. To jest jak stop w reakcji chemicznej. Nagle wszystko się zatrzymuje, ponieważ twoja reakcja nie odpowiada oczekiwaniom twojego dziecka. I owszem, ono może po chwili z powrotem się nakręcić. Ale ty co masz zrobić w takiej sytuacji? Nic.
Masz tylko zrozumieć, że ono to robi w konkretnym celu, a ty nie musisz tego celu mu dawać. Nie musisz sprawiać, by ten cel został osiągnięty. I wtedy ważne jest, i to jest bardzo pomocne, jeżeli potraktujemy nasze dziecko tak, jak traktujemy nasze wewnętrzne dziecko, czyli pozwolimy mu się wyładować, wywalić te wszystkie emocje, wyżalić, wiedząc, że to jest tylko proces, który potrzebuje się zadziać. Bo trudno jest nam takie podejście mieć w momencie, w którym mamy w sobie poczucie winy. Albo w momencie, w którym czujemy, że nie jesteśmy wystarczający jako rodzice. Jeżeli tak jest, no to wtedy trudno jest nam zareagować w taki sposób i zatrzymać się, bo sami w sobie mamy dużo ran. Dlatego, kochani, zachęcam Was, przede wszystkim tych z Was, którzy nie pracowali lub nie pracują z wewnętrznym dzieckiem, do tego, byście w poniedziałek ze mną byli na warsztacie, który zaczniemy, bo tam będę opowiadać o tym, jak właśnie z wewnętrznym dzieckiem się skontaktować, jak z nim rozmawiać, jak do niego docierać, jak go słuchać i co robić, by ono samo potrafiło uwolnić się od wielu, wielu nagromadzonych emocji. Ta sama technika w skali 1:1 zadziała w relacji z Waszym dzieckiem. Ale nie tylko z Waszym dzieckiem, z dorosłą osobą także. Bo pamiętajmy o tym, że my wokół siebie możemy mieć osoby tylko takie, które z nami rezonują. Nie jesteśmy w stanie wskoczyć super, hiper daleko wyżej niż to, gdzie my jesteśmy, bo po prostu to nie zaklika ze sobą. Nie wejdziemy w relację z osobą, która jest w zupełnie innym miejscu niż my, bo nie zrozumiemy siebie nawzajem. Każda z osób, która się pojawia w relacjach, ma do odegrania konkretną rolę. Ma pomóc nam wzrosnąć, uwolnić pewne krzywdy, pewne traumy, wszystko to, co nas blokuje, pokochać siebie jeszcze bardziej. I każda osoba nam to pokazuje, więc nie możemy wskoczyć w związek z człowiekiem, który miał wspaniałe, cudowne, szczęśliwe dzieciństwo, kiedy my mamy za sobą gigantyczne traumy i jesteśmy zupełnie wycofani, jesteśmy zablokowani, bo my po prostu z tą osobą się nie dogadamy i pomyślimy sobie, że jest stuknięta, bo nie będzie w ogóle też reakcji na nasze akcje, czyli my coś będziemy robić, a z drugiej strony nie będzie reakcji, której oczekujemy. I wcześniej czy później to się po prostu rozjedzie, jeżeli w ogóle gdziekolwiek zaklika na samym początku. Dlatego, kochani, właśnie myślę, że ta praca z wewnętrznym dzieckiem jest absolutnie kluczowa w tym momencie, ponieważ kiedy my się nauczymy pracować z wewnętrznym dzieckiem, będziemy potrafili bardzo łatwo przełożyć to na bycie z naszym dzieckiem, z naszymi dziećmi zewnętrznymi. I jeżeli trzylatek jest rozhisteryzowany i my go zostawimy na pół godziny i wyjdziemy, to, co się zadzieje w umyśle takiego dziecka, to zadzieje się to, co przeczytałam w tym fragmencie. Ono nabierze przekonania, że mama go nie kocha, kiedy ono jest zdenerwowane. A waszym zadaniem jest złamać to przekonanie. Bo kiedy my jesteśmy obok, ty nie musisz nie wiadomo czego robić z tym dzieckiem, wystarczy, że po prostu będziesz. Kiedy będziemy obok tego dziecka i ono się wyszaleje, wyrzuca, wykrzyczy, wypłacze, a my wciąż tam będziemy, to ono zrozumie, że jest akceptowane takie, jakie jest. Ze starszymi dziećmi może być już inaczej, ale w każdym... Ja w pewnym momencie, kiedy zaczęłam stosować tą technikę właśnie, czyli takiego przełożenia, że moje dzieci zewnętrzne są tak traktowane jak moje dziecko wewnętrzne, kiedy zaczęłam tą technikę stosować na zewnątrz, wówczas stwierdziłam, że ja nie chcę w ogóle wychodzić. Bardzo rzadko chcę wychodzić, bo przy pracy z wewnętrznym dzieckiem też nie wychodzę. Więc im bardziej pracuję ze sobą, tym łatwiej jest mi później to przełożyć na życie. Okej, Dominika ma tutaj technikę. Nie znam tej techniki, Dominiko. Ja raczej podążam za intuicją i głosem serca. Więc nie chcę tutaj żadnych... W swoim życiu takich technik nie stosuję, gdzie jakieś tam ilości czasowe daję dziecku. Bardziej idę za tym,
co mi podpowiada intuicja. I jeżeli ja swojego wewnętrznego dziecka nie zostawiłam nigdy, nawet kiedy wchodziłam w proces i ona miała 15 lat i po prostu dramat się działo, kiedy była nastolatką, to był najtrudniejszy czas. Jeżeli w takich sytuacjach jej nie zostawiłam i nie zostawiłam jej, kiedy był dramat, kiedy miała kilka lat i kilka miesięcy i różne inne sytuacje, to dlaczego miałabym to robić ze swoim dzieckiem? Oczywiście, jeżeli jest sytuacja krytyczna, kiedy absolutnie nie jestem w stanie zapanować sama nad sobą, nad swoimi emocjami, to oczywiście, że tak. Oczywiście, bo jakby stawiam wtedy na szali, ok, jak zostanę, to po prostu wybuchnę i zajadę całą atmosferę, więc lepiej wyjdę i za chwilę wrócę, ale wyjdę po to, żeby ochłonąć i wrócę. Nie po to, żeby ono ochłonęło. Czyli intencja, z którą coś robisz, jest kluczowa. Jeżeli twoją intencją jest próby, żeby dziecko się samo uspokoiło, bo uważasz, że ono musi się samo uspokoić, albo uważasz, że ono musi się nauczyć samo uspokajać, to są pewne elementy, które płyną jeszcze z dawnego, starego systemu wychowywania dzieci. Ja zauważyłam przy swojej młodszej córce, że efekty najlepsze są takie, które płyną z głębi serca. Zupełnie z głębi serca. I one są zaprzeczeniem wszystkiego. Moja młodsza córka była od urodzenia noszona w chuście. Ona cały czas była ze mną, cały czas, non-stop. Jakiekolwiek nasze rozstania, to było właśnie między innymi to wydarzenie w szpitalu, natomiast tak przebywała ze mną. Ona nie spędziła nocy bez mnie i ona razem ze mną śpi w łóżku. I pamiętam same początki, że moi rodzice i w ogóle ludzie wokół nas byli zszokowani, że nie pozwalam wziąć jej na ręce, że ona przebywa tylko albo u mnie na rękach, albo u swojego taty na rękach, że nie pozwalam, by ktoś się nią zajmował, że nie ma takiego przekazywania od jednego do drugiego. I w pewnym momencie, jak ona miała pół roku, to mój tata powiedział, że będzie rozwydrzonym dzieckiem i moja mama też to twierdziła, że w ogóle będzie zastraszona, bo potem obserwowali ją, jak miała rok i ja się zgadzałam na to, że na przykład jak nie chce iść do kogoś, to nie. I że ona chowała się za mną i chowała we mnie, tuliła we mnie. I ja to wszystko akceptowałam, natomiast naokoło ludzie twierdzili, że ona będzie bardzo zamknięta w sobie, że będzie antyspołeczna, że będzie wycofana. I jakże totalne zaskoczenie było wszystkich, kiedy w te ostatnie wakacje w 2020 pojechaliśmy do Polski, polecieliśmy do Polski i ona, widząc dziadka, chyba widziała 2 lata wcześniej ostatni raz, i ona widząc dziadka i babcię, po prostu rzuciła im się na szyję. Po prostu. I byli zszokowani, ale to jest, kochani, właśnie to. Słuchajcie, kiedy my zaczynamy ze sobą wewnętrznie pracować i kiedy my odkrywamy to, co nam było zrobione, to, co się stało, mamy więcej cierpliwości do naszych dzieci. Mamy więcej wyrozumiałości do wielu rzeczy. My też bardziej rozumiemy, co się z nimi dzieje i dlaczego one reagują w ten sposób. Przy rozmowach z wewnętrznym dzieckiem ty odkrywasz, jak maleńkie, subtelne elementy wpływają na to, co się z tym dzieckiem dzieje. I możesz być zaskoczony i zaskoczona tym, co odkryjesz. I wtedy łatwiej jest nam zrozumieć nasze zewnętrzne dzieci i ich reakcje, i ich potrzeby. Łatwiej jest nam też pracować ze sobą nad zmianą tego, co w nas zakorzenione gdzieś bardzo mocno, głęboko. Trudno jest wtedy mówić o jakichkolwiek sytuacjach, bo zdarzają się takie rzeczy w stylu jakiegoś rodzaju systemy usypiania dziecka albo jakieś systemy, by się ono uspokoiło. To jest coś, co w ogóle nie zadziała. Ja nie sądzę, żeby ktokolwiek z Was wszedł w proces z wewnętrznym dzieckiem i podszedł do tego, że Wy zastosujecie jakiś tam system dla tego dziecka, żeby je uwolnić od wszelkiego rodzaju traum. Efekt będzie taki, że dziecko wewnętrzne się zablokuje. I to samo chciałabym, żebyście przełożyli na relacje z Waszymi dziećmi, a przede wszystkim relacje sami ze sobą. Więc podsumowując dzisiejszy temat, z którym dzisiaj do Was przyszłam, kluczowe, absolutnie kluczowe jest zrozumienie, że od momentu poczęcia do 6-7 roku życia ukształtowały się wiele, wiele przekonań w podświadomości.
dziecka, na bazie których ono funkcjonuje i działa. Tam również powstawały neurony lustrzane, które są kluczowe do tego, żebyśmy wiedzieli, kim my naprawdę jesteśmy. Neurony lustrzane, one mają za zadanie odbić nam od otoczenia nasz wizerunek, żebyśmy mogli się określić. Czyli żebyśmy mogli się określić, czy jesteśmy dobrzy, czy źli. Właśnie na bazie reakcji otoczenia. Sami nie jesteśmy w stanie tego określić, póki nie zobaczymy, jak otoczenie na nas reaguje. I to powstaje bardzo wcześnie, niestety, bardzo wcześnie w życiu dziecka. I jeżeli dziecko dorasta w trudnych warunkach, to ono pewne sobie wyobrażenie tworzy na swój temat. Jeżeli nasze dzieci dorastały w pierwszych latach dzieciństwa w trudnych okolicznościach i na przykład nie mieliśmy zbyt wiele cierpliwości do nich, i podnosiliśmy głos, krzyczeliśmy i karaliśmy lub robiliśmy różne inne rzeczy, które wydawały nam się słuszne, bo nie potrafiliśmy inaczej, bo nie mieliśmy wiedzy, bo nie mieliśmy świadomości, bo nie mogliśmy zapanować nad pewnymi reakcjami naszymi, bo się to odpalało i nie dawaliśmy rady i sami nie wiedzieliśmy, jak sobie z tym poradzić, albo nawet nie wiedzieliśmy, że trzeba sobie z tym radzić, to wówczas tam powstały konkretne przekonania, które zebrane do kupy odpalają dany mechanizm. I tak jak powiedziałam, jednym z tych mechanizmów jest mechanizm pod tytułem mama mnie nie kocha, tata mnie nie kocha. Więc za każdym razem ja będę sprawdzać, na ile to, co ja wiem, jest prawdą. Działa to podświadomie, od czasu do czasu się odpala w najmniej potrzebnych sytuacjach, wkręcając śrubkę, wciskając szpileczkę w miejsce, które najbardziej Ciebie boli. I to jest kluczowe, abyśmy my wtedy potrafili odpowiednio zareagować. I jeżeli dzieje się tak właśnie, jak tutaj Dominika mówisz i tak jak zresztą też i u mnie, że od czasu do czasu trzeba wyjść, bo nie dajemy rady, albo przynajmniej na bok gdzieś odejść, to zanim to zrobisz, powiedz, dlaczego to robisz, żeby dziecko wiedziało. Tak, czyli jeżeli potrzebujesz wyjść, to powiedz: przepraszam Cię, mama musi wyjść, żeby się uspokoić, bo nie chcę krzyczeć, bo nie chcę powiedzieć czegoś, co nie będzie fajne. Bo jeżeli tego nie powiemy, to dziecko stworzy sobie swoje wytłumaczenie. Wszystko, co robimy, jest ważne. Wszystko, co mówimy, bądź czego nie mówimy, też jest ważne. Jeżeli chcesz być z dzieckiem, kiedy ono rzuca się, wali nogami, trzepie, powiedz mu, że jesteś obok i że poczekasz, jeśli będzie Cię potrzebowało i po prostu pobądź, nic więcej. A kiedy reaguje nastolatek różnego rodzaju ciosami w Twoją stronę, przypomnij sobie to, o czym mówiłam, zatrzymaj się i powiedz: słyszę Cię, kochanie. Widzę, że jest Ci trudno. To jest coś, co ja mówię do wewnętrznego dziecka. To jest coś też, czego nasze dziecko się nie spodziewa. Nie spodziewa się takiej reakcji. Wyobraźcie sobie swoją minę. Kiedy wy krzyczycie na kogoś, bo ktoś was zdenerwował i wywalacie swoje żale, a ta osoba patrzy na was z miłością i mówi do was: słyszycie. Przykro mi jest, że tak to odbierasz. Ale chcę, żebyś wiedział, że bez względu na to, co mówisz, i tak Cię kocham. Nic więcej. I więcej nie trzeba. Więcej nie trzeba. Jeśli potraficie poradzić sobie ze swoimi emocjami, to więcej niczego nie trzeba. To wszystko zmienia. Czy 5-latka da się naprawić jeszcze? Zapytałabym tutaj, czy słowo naprawić to jest to, które chciałabym użyć. Nie ma znaczenia wiek waszego dziecka. Nie chodzi o to, żebyście coś naprawiali, co się wydarzyło. Nie chodzi o to, żebyście się cofali i uzdrawiali, uleczali to, co było i naprawiali to, co było i płacili za to, co było i nadpłacali za to, co było. To, co było, to było. Tego już nic nie, z tym nic nie zrobicie i tego nie zmienicie. Możecie zmienić to, co jest teraz i to, co jest teraz, będzie wpływało na to, co będzie. Jeżeli od tu i teraz zaczniesz w ten sposób właśnie podchodzić do dziecka, jak do swojego wewnętrznego, to
automatycznie pewne rzeczy zaczną się również uzdrawiać czy uwalniać z tego, co się wydarzyło. Twoje dziecko zacznie o tym rozmawiać. Będzie na przykład przychodził i będzie ci opowiadał o tym, że coś kiedyś się stało takiego i takiego i że ono to pamięta. A twoją rolą będzie pomóc mu to uwolnić z siebie, jeżeli będziesz potrafić. Właśnie poprzez bycie, poprzez słuchanie, poprzez powiedzenie jestem z tobą, słyszę cię. Elżbieta pisze, a co zrobić z dzieckiem? Rodzice po rozwodzie, tato dziecka nie mieszka z mamą i chłopcem, dziecko 10 lat. Ma autyzm wybiórczy, gdzie popełniono błąd. Każda sytuacja, słuchajcie, jest absolutnie wyjątkowa i trudno jest w ten sposób generalizować cokolwiek. Przede wszystkim trudno będzie cokolwiek zrobić, jeżeli podejdziemy do tego, że gdzieś popełniono błąd, bo kiedy patrzymy na daną sytuację, że popełniono błąd, to chcemy błąd naprawić. I to nas wikła w poczuciu winy. Dużo łatwiej jest dla nas i dla transformacji, i dla uwolnienia. A okej, mutyzm wybiórczy, przepraszam, źle przeczytałam, Elżbieto. Dużo łatwiej jest dla nas i dla danej sytuacji, aby podejść do tematu nie, że popełniono błąd, tylko przyjąć sytuację, jaką jest, jasno, świadomie określić, jak ta sytuacja wygląda i z tego poziomu zacząć pracować. Przede wszystkim najpierw ze sobą, nie z dzieckiem. Jeżeli sytuacja dotyczy dziecka, najpierw zacznij pracować ze sobą. Ty nie masz być terapeutą dla swojego dziecka, tylko to ma iść jakby równolegle, masz się nauczyć rozmawiania z tym dzieckiem, masz się nauczyć tworzenia relacji z tym dzieckiem, ale przede wszystkim najpierw potrzebujesz mieć relację stworzoną ze sobą. Nie da się zrobić czegoś szablonowo. Nie ma reguły, że my coś będziemy w stanie zastosować po prostu za każdym razem to samo do danej sytuacji. Czasem coś zadziała lepiej, czasem coś zadziała gorzej, ale im bardziej też zadamy sobie pytanie, czego my byśmy potrzebowali w takiej sytuacji, albo jak my byśmy zareagowali, gdybyśmy weszli w spotkanie z wewnętrznym dzieckiem, co byśmy zrobili w takiej sytuacji, biorąc pod uwagę, że stworzenie przestrzeni jest absolutnie najważniejsze. Kiedy my utworzymy przestrzeń i trzymamy przestrzeń, czyli nie wychodzimy przed szereg i pozwalamy po prostu być, wówczas jest największe prawdopodobieństwo do tego, że pewne rzeczy się zmienią, że nasze dziecko otworzy się, że powie, o co chodzi. A naszą rolą nie jest to, żeby znajdować rozwiązanie za nasze dziecko. Naszą rolą jest to, żeby to dziecko wesprzeć i być. Ono znajdzie rozwiązanie, chyba że dochodzi do jakichś ekstremalnych sytuacji i jest zagrożenie życia albo zdrowia dziecka, to owszem, wtedy wkraczamy. Ale jeżeli to są sytuacje takie, które nie zagrażają jego zdrowiu, nie zagrażają jego życiu, to w wielu z tych sytuacji ono w sobie znajdzie mądrość, jeżeli my mu pozwolimy na to, jeżeli my je wesprzemy, aby tą mądrość w sobie odnalazło, tak? Jak będziecie mieć jakieś pytania, to piszcie. Dzisiejszy live był drugą częścią live'u, trzecią w sumie live'u, który zapoczątkowaliśmy właśnie odnośnie poczucia winy, jeżeli chodzi o rodziców. Wczoraj była druga część, dzisiaj jest trzecia i tym samym zapraszam Was wszystkich bardzo gorąco na poniedziałkowe warsztaty pracy z wewnętrznym dzieckiem, kontaktu z wewnętrznym dzieckiem, ale też mocnego połączenia się ze sobą, bo pamiętajcie, że wewnętrzne dziecko to nie jest coś z wyimaginowanym aspektem, ale jest to cząstka nas, która w nas jest, a która mocno wpływa na nasze życie, więc warto jest z tą cząstką nas nawiązać kontakt. Nie da się tego ominąć. Ten poniedziałkowy live, on rozpocznie warsztat, który ma Was wesprzeć, ma Wam pomóc, ma pozwolić Wam zobaczyć, że proste rzeczy są najlepszą drogą, ale też i zobaczyć, i odczuć, jak maleńkie, drobniutkie elementy mogą wpłynąć na nasze życie. Dzięki temu będziecie bardziej uważni w relacji też do swoich zewnętrznych dzieci. Osoby, z którymi pracuję na sesjach, jak pracują z wewnętrznym dzieckiem, to są absolutnie zszokowane, kiedy zaczynają widzieć
poziom tego wszystkiego i skalę wszystkiego, która się zadziała, jak bardzo pewne drobniutkie rzeczy miały wpływ na ich życie, jak pewne słowa, reakcje, które wydawać by się mogły nam dorosłym, jako pierdołowate i nie mające żadnego znaczenia, wpłynęły całkowicie na życie dorosłego człowieka i ukształtowały to życie dorosłego człowieka. I to jest moment, w którym można to zmienić. Bo to, co, kim jesteś dziś, życie, które masz dziś, jest życiem, które zostało stworzone na bazie przeszłych doświadczeń, tego, czego doświadczyłeś kiedyś, tego, co się działo, tego, czego się nauczyłeś, tego, co czujesz na swój temat i co myślisz na swój temat. I dzisiaj, jeżeli zaczynasz zmieniać myślenie, jeżeli zaczynasz ze sobą pracować, jesteś w stanie to zmienić, co będzie jutro, pojutrze, za tydzień, za rok. Staniesz się absolutnie inną osobą. Dziękuję Wam bardzo mocno za to, że byliście dzisiaj ze mną. Do zobaczenia. Pozdrawiam Was bardzo gorąco. To jeszcze nie koniec. Chciałabym, abyście mogli pójść dalej. Jeżeli to nagranie mocno Was poruszyło i pojawiła się w Was ochota, aby popracować z wewnętrznym dzieckiem, aby nawiązać z nim kontakt, aby w ogóle zobaczyć, kim jest wewnętrzne dziecko z Was, bądź też pójść jeszcze dalej i odzyskać siebie, ukochać siebie, odzyskać swoje poczucie wartości, to chcę Was zaprosić w jedno z trzech miejsc tak naprawdę. Pierwsze miejsce to warsztat Odzyskać siebie, praca z wewnętrznym dzieckiem, początek. Jest to 5-dniowy warsztat, który jest dedykowany stricte pracy z wewnętrznym dzieckiem, odzyskiwaniu siebie, nawiązywaniu kontaktu z tą małą istotką, która jest w każdym z nas. Druga przestrzeń to relacje pełne miłości. 21-dniowy, niezwykły, mocny, silny program pracy z emocjami, uwalniania emocji, odkrywania, czym są dane emocje, o co tak naprawdę w nich chodzi, dlaczego ja się czuję w pewien sposób, co mnie tak naprawdę reprezentuje, jakie emocje przejawiają się najczęściej w moim życiu i co ja mogę z tym zrobić, żeby było więcej spokoju i więcej balansu. Relacje pełne miłości, link znajdziecie do tego 21-dniowego warsztatu również w opisie. I trzecia przestrzeń to już bardzo mocna, silna i głęboka praca z matczyną raną. Jeżeli zastanawiacie się, który z tych trzech programów wybrać, od którego zacząć, to tak naprawdę polecam zacząć od pracy z wewnętrznym dzieckiem, tego 5-dniowego i ewentualnie potem pójść głębiej do matczynej rany, do uzdrawiania matczynej rany. Ten 5-dniowy warsztat to jest taka baza, fundament, podstawa, którą każdy człowiek powinien przejść. Niesamowita przestrzeń. Dostałam po tym warsztacie, kiedy go zrobiłam, dostałam ogrom wiadomości od osób, które zrobiły warsztat, które były zachwycone rezultatami. Opowiadały o tym, jak zaczęli inaczej na siebie patrzeć, jak wiele rzeczy zaczęło się w nich otwierać, jak bardzo stali się widzący siebie innymi oczyma, kochający siebie. Coś, czego wcześniej nie było możliwe do uzyskania. Więc zachęcam Was, żebyście zaczęli od tego, ewentualnie relacje pełne miłości, a następnie przeszli do pracy z matczyną raną, ponieważ praca z matczyną raną to jest coś, to jest kombo, to jest ogromny, potężny warsztat, który sięga bardzo głęboko do jednej z największych ran, która powstała w życiu człowieka, która powstała poprzez zaniedbania ze strony mamy. My bardzo często nie jesteśmy świadomi zupełnie istnienia tej rany, poprzez co nasze życie jest tak naprawdę plątaniną i kłębowiskiem wielu trudnych sytuacji i trudnych emocji. Wszystkie trzy warsztaty znajdziecie na mojej stronie internetowej. Linki do tych warsztatów znajdziecie w opisie tego filmu. Zachęcam Was, kochani, do tego, abyście wzięli życie w swoje ręce i zaczęli porządkować przeszłość, uwalniając się od niej, po to, by Wasza przyszłość była taka, jakiej pragniecie. Cudownego dnia i do zobaczenia.